Tomasz Lis, witam Państwa. Po czwartku, kiedy za sprawą działań PiS-u Polska stała się państwem jeszcze mniej demokratycznym, przyszedł piątek, kiedy NATO zapewniło naszemu państwu większe bezpieczeństwo zewnętrzne. Czwartek, gdy władza zadała kolejny cios Trybunałowi Konstytucyjnemu i Państwu Prawa, był dniem czarnym. Piątek był dniem o niebo lepszym, tym bardziej, że decyzjom NATO towarzyszyła, jak na warunki dyplomatyczne, wybitnie ostra reprymenda prezydenta Obamy pod adresem polskich władz. A przecież reprymendy miało nie być. Oto prezydencki szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie sądzę, że jest to ta rzecz, która spędza prezydentowi Obamie sen z powiek w stopniu większym niż właśnie kwestia bezpieczeństwa, relacje z Rosją, zagrożenia z południa. No właśnie, nie sądzę. Pan Solo w przyszłości niech lepiej za wcześnie nie wydaje sądów. Oczywiście, że kwestie bezpieczeństwa są wyjątkowo ważne, ale kwestia demokracji nie jest dla Ameryki mniej ważna. Prezydent Obama na początku uczynił tylko aluzję do sytuacji w Polsce. I've got very fond memories of my visit here 2 years ago when I joined Poles in Castle Square to celebrate a quarter century of Polish freedom. Ale na aluzjach się nie skończyło. Posłuchajmy słów prezydenta Baracka Obamy w sprawie standardów demokratycznych w Polsce. And finally, I want to congratulate Poland on recently celebrating the 225th anniversary of its constitution, the oldest written constitution in Europe. And this speaks to the long yearning of the Polish people for freedom and independence. Indeed, after the Cold War, the rebirth of Polish democracy was an inspiration to people across Europe and around the world, including in America. Because Poland's progress shows that democracy and pluralism are not unique to any one of our cultures or countries. They are describing universal values. And a central tenet of American foreign policy is that we speak up for these values around the world, even with our closest allies. And it's in that spirit that I expressed to President Duda our concerns over certain actions and the impasse around the Poland's constitutional tribunal. I insisted that we are very respectful of Poland's sovereignty, and I recognize that Parliament is working on legislation to take some important steps, but more work needs to be done. And as your friend and ally, we've urged all parties to work together to sustain Poland's democratic institutions. That's what makes us democracies, not just by the words written in constitutions or in the fact that we vote in elections, but the institutions we depend on every day, such as rule of law, independent judiciaries, and a free press. And these are, I know, values that the president cares about. These are values that are at the heart of our alliance, which was founded, in the words of the North Atlantic Treaty, on the principles of democracy, individual liberty, and rule of law. When I think of all the progress that we celebrated 2 years ago in Castle Square, all the odds that the people of Poland have overcome throughout history, and how the Solidarity Movement helped defeat communism, the freedom that the Poles have won, it makes me confident in the future of Polish democracy and the fact that Poland stands and needs to continue to stand as an example for democratic practices around the world. To szalenie ważne i szalenie mocne słowa. Żaden zachodni przywódca nie mówił o obecnej sytuacji w Polsce tak otwarcie i tak ostro. Żaden nie udzielił obecnej władzy takiej reprymendy, a zrobił to nie gdzieś przy okazji, ale w Warszawie. Nie w zaciszu gabinetu, ale w obecności prezydenta RP, który zresztą minę miał, co można zrozumieć, wyjątkowo nietęgą. And a central tenet of American foreign policy is that we speak up for these values around the world, even with our closest allies. And it's in that spirit that I expressed to President Duda our concerns over certain actions and the impasse around the Poland's constitutional tribunal.
I tak się tylko zastanawiałem, słuchając tych słów prezydenta Obamy i patrząc na te obrazki, gdy prezydent Obama mówi o potrzebie utrzymania demokratycznych instytucji, a mówi to w obecności człowieka, który w rozpisce obowiązków pracy ma dokładnie to, by strzec konstytucji. Czy pan prezydent Duda przez moment miał poczucie, że zasłużył na to upokorzenie? Czy przez moment, ułamek sekundy, czuł się zawstydzony? Nie wiem. Słowa prezydenta Obamy były dokładnie w tej samej tonacji, co wypowiedziane wcześniej, zresztą w obecności amerykańskiego prezydenta, słowa przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Whoever turns against America harms Europe. Whoever attacks the European Union harms America. And whoever undermines the foundations of liberal democracy harms one and the other. In questions of powers, then, let no more be heard of confidence in man, but bind him down from mischief by the chains of the Constitution. Tak to polskiemu prezydentowi skradziono cały show, a obecna władza poniosła prestiżową i propagandową porażkę, mimo wybitnych starań rządowej propagandy, by szczyt uczynić sukcesem PiSu, a ideę członkostwa Polski w NATO powiązać jak najbardziej z ludźmi z PiSu. Miała służyć temu wystawa na Stadionie Narodowym. Tak, rzeczywiście było takie spotkanie Jana Olszewskiego z Manfredem Wernerem, nikt temu nie zaprzecza. W każdym razie z wystawy wynikało, że ci, którzy dla członkostwa Polski w NATO mieli największe zasługi, z wejściem Polski do NATO nie mieli nic wspólnego. 17 lat temu napisałem książkę o tym, jak i dzięki komu Polska wchodziła do NATO. Oto właśnie ta książka. Na okładce widzą Państwo zdjęcia najważniejszych bohaterów tej wielkiej operacji. Jeśli kogoś tam brakuje, to ambasadora Polski w Waszyngtonie, ówczesnego ambasadora Jerzego Koźmińskiego, który był wielkim dyrygentem tej orkiestry i de facto szefem całej operacji. Ale dla propagandzistów spis, prawda, nie ma wielkiego znaczenia. Wystarczy obejrzeć fragment materiału naszego ulubieńca, dzielnego propagandisty PiSu z Wiadomości, pana Pobudzina. Już za chwilę moja rozmowa z byłym szefem naszej dyplomacji, Andrzejem Olechowskim, ale wcześniej fragment Wiadomości, z którego dowiedzieliśmy się, jak to z tym NATO było. Pomysł wejścia do NATO narodził się pod koniec lat 80. Jako pierwszy sformułował go Krzysztof Czabański na łamach tygodnika Solidarność, którego redaktorem naczelnym był wtedy Jarosław Kaczyński. Pojawił się właściwie w 89 roku już w tym środowisku, w którym ja funkcjonowałem, i to był także i mój pomysł. Moim gościem jest były szef naszej dyplomacji i Ministerstwa Finansów też, pan Andrzej Olechowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten szczyt NATO to w historii polskiego członkostwa w NATO najważniejszy moment od 1999 roku? Oj, nie lubię tak wybierać, który najważniejszy. No, na pewno ten pierwszy był ważny, a nawet wcześniejszy był ważny bardzo, w Pradze szczyt chociażby. A to był ważny szczyt w ogóle, ponieważ on przyjął kilka rzeczy wychodzących poza naszą sytuację, choć nas oczywiście dotyczących. A z naszego punktu widzenia, czy tych parę tysięcy żołnierzy potencjalnie to jest coś, co jakościowo zmienia naszą sytuację, czy to jest dalej sfera symboliki? Zmienia naszą sytuację i zmienia ją chyba jakościowo. Przy czym tak, nie chodzi o żadne bezpośrednie niebezpieczeństwo, prawda? Zresztą troszkę widzę taki dysonans między tym, że teraz od takie historyczne osiągnięcie, to znaczy co, że do piątku było niebezpiecznie, czy tam do czwartku, a myśmy o tym nie wiedzieli. Nie można powiedzieć, że jest jeszcze bardziej bezpiecznie. To zatem oni dopiero przyjadą za pewien czas, to jak to jest? NATO, sojusz postawił czerwoną linię na granicy naszej i Bałtów i powiedział, tu jest nasz teren, tutaj nie zbliżać się. I to zaznaczył konkretnie, słupkami można powiedzieć, prawda? I to jest bardzo ważne. A Moskwa jak według pana na to reaguje? I nie mówię o tych propagandowych pohukiwaniach, tylko o tych poważnych reakcjach, czyli tych, które się ujawniają w rozmowach między, nie wiem, Putinem, Miedwiediewem, najważniejszymi ludźmi na Kremlu. Jeszcze najpierw powiedzmy, dlaczego to jest tak ważne. Dlatego, że Rosja jest kontrowersyjnym krajem.
W zasadzie każdy kraj europejski ma swoje własne spojrzenie na Rosję, no bo to jest to wielki historyczna potęga. I wiele z najważniejszych, bardzo odmienne od polskiego i amerykańskiego. Tak jest. A w tym wypadku wszyscy się jednakże zgodzili, że Rosja jest dla nas w tej chwili wyzwaniem. Że Rosja nie jest już partnerem, nie jest już towarzyszem podróży, jest wyzwaniem po prostu, że Rosja zachowuje się w stosunku do nas arogancko i nieprzewidywalnie. W związku z tym trzeba do niej podejść z ostrożnością. I to jest decyzja historyczna. W zasadzie my tam słyszymy, że ktoś coś mówi, Orban, a to premier Włoch coś powie, jak coś, ale jednakże jak dochodzi do tego typu spotkań, to wszyscy w tym duchu głosują. Nie ma zaufania między Europą Zachodnią a Rosją. No i teraz nie wiemy, jak Rosjanie oczywiście zareagują. Czy przyjmą jak gdyby to do wiadomości i tu powstrzymają się od niepotrzebnych prowokacji, od różnych dziwnych ruchów, które widzieliśmy, a to w powietrzu, a to na ziemi, od takich scenariuszy, a co by było, gdyby oni coś tam poparli na Łotwie albo to i tamto. Powstrzymają się, powiedzmy tak wprost, od straszenia sąsiadów, bo to jakaś się zrobiła u nich postawa, która jest dla mnie niezrozumiała zupełnie, bo nie tylko nas jeszcze, Finów straszą i tak dalej, więc Finowie, jak pan wie, bardzo się zastanawiają, czy nie przystąpić do NATO. To było jednakże przez długi czas dogmat polityki zagranicznej ich, Szwedów, takiej skandynawskiej, że się nie wstępuje do NATO. No więc albo tak zrobią, albo jednakże będą nasilać czy kontynuować te prowokacje i wtedy jest bardzo groźna sytuacja, że może dojść do jakiegoś wypadku. Po prostu zwyczajnie. Jakiś zwariowany major tam coś zrobi, tu zwariowany major też coś zrobi i może dojść do jakiejś, no widział pan niedawno, w Turcji. Tak. I parę lat trwało naprawianie stosunków. Tak jest. Więc ja muszę powiedzieć, że obawiam się scenariusza, w którym krok po kroku będziemy się zbliżać do zimnej wojny, do żelaznej kurtyny. Wie pan... To i tak dobrze, że jesteśmy po tej stronie. Tak, pan towarzyszy polskiej polityce zagranicznej od zarania, można powiedzieć. Więc wie pan, bardzo, rozumie pan, o co mi chodzi. Mnie się wydawało, że to moje pokolenie polityków doprowadziło do takiego zjednoczenia Europy Środkowej z Europą Zachodnią i Południową i Północną. I że teraz następne pociągnie Europę Wschodnią, że ją się nam uda wciągnąć. Niestety to marzenie póki co, ja nie uważam, żeby upadło, ale na pewno na czas spełnienia obowiązków przez prezydenta Putina jest zamrożone. Czy pan był zdziwiony, że prezydent Obama wspomniał, to za mało powiedziane, mówił i to jak na język dyplomatyczny dość kategorycznie o sprawie Trybunału, czy generalnie o standardach demokratycznych? On nie mówił, on czytał. On czytał oficjalne oświadczenie rządu amerykańskiego. Tak, tak, bo mówi to wie pan z głowy. Był pan zdziwiony tonem, długością tego fragmentu? Nie, od czasu, kiedy wypowiedział się również bardzo kategorycznie w sprawie Brexitu kiedyś w Wielkiej Brytanii. To obserwowałem tamtą. O, skoro tu się wypowiedział w sprawie wewnętrznej Wielkiej Brytanii, to na pewno w Polsce się wypowie i to nie wtedy, kiedy zostanie zapytany, ale z własnej inicjatywy wypowiedział się. I cała ta operetka, która się teraz, ten balecik, który się odbywa wokół tego, że co on powiedział, w zasadzie pochwalił, no, prawda, no, absolutnie a nie zganił i tak dalej, i tak dalej, jest z jednej strony głupia, a z drugiej strony no, jest bardzo niegrzeczna, jeśli chodzi o właśnie Amerykanów. No, takie wykręcanie to... Nie wiem, czy tak to było pomyślane, czy nie, ale jeśli dzisiaj ambasada amerykańska opublikowała tekst oficjalny tej wypowiedzi. To znaczy powiedziała przestańcie kręcić. To chyba powiedziała przestańcie kręcić. A czy pana zdaniem, bo w warstwie symbolicznej to jest istotne, ale to co powiedział prezydent Obama, ale jeśli chodzi o wymiar polityczny, to ma znaczenie konkretne? Jakie? To jest ważne, co pan pytał. Politycznie to oznacza, że w zasadzie każdy przywódca odwiedzający Polskę
na wysokim szczeblu, prezydenci zwłaszcza, będzie na ten temat rozmawiał z polskimi władzami. Bo już może. Już nie tylko może, czuje się też zobowiązany, bo go w domu spytają dziennikarze, czy rozmawiał na ten temat. I później powiedzą, wie pan, to tak jakby, jak jeżdżą przywódcy do Chin, to czy rozmawiał o prawach człowieka, czy nie rozmawiał. Jak nie rozmawiał, to znaczy, że tchórz. Napomyka. Tak, no więc później mówią, no tak, rozmawiał, ale tam półgłosem, a co, nieważne. Więc każdy będzie rozmawiał. I po drugie, to przynosi wymierne koszty gospodarcze, więc straty. To trzeba powiedzieć sobie bardzo jasno, że kontynuowanie tej dzisiejszej sytuacji przynosi Polsce wymierne straty gospodarcze. A teraz logika jest taka. Inwestor stara się przewidzieć przyszłość, prawda? On wie, że jest jakaś tam sprawa. Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych tę sprawę podnosi, to jest to człowiek, który wie więcej. Jeśli ją podnosi, to znaczy, że ta sprawa jest ważna. W związku z tym inwestor mówi, kurczę, to ja tak się na tym nie znam, ale ja poczekam. Postawię pana w perwersyjnej roli. Jest pan doradcą prezydenta Dudy. Za godzinę odbędzie się spotkanie pana Dudy z prezydentem Obamą. Co pan mówi, spodziewa się pan, podobnie jak pewnie prezydent Duda, że ta sprawa może wyjść, prezydent może ją postawić w rozmowie. Co pan radzi prezydentowi, a żeby odpowiedział w trakcie rozmowy i co miałby powiedzieć według pana doradcy na konferencji? Może tak powiedzmy, jak jestem doradcą prezydenta Dudy, to niewiele mu mogę doradzić, dlatego że on pewną linię przyjął, wiadomo, co zrobi. Ja już na to mogę mu jakoś pomóc w tym przekazie, czego bym nie robił, bo uważałbym, że przynoszę krzywdę Polsce. Z innych, że tak powiem, świadectw wiemy, że prezydent Duda po prostu to owija w bawełnę. Kręci. Jak go pan o to spyta, to ma pan 15 minut, które się zaczyna od genezy tam Platformy Obywatelskiej i na końcu rozmówca, który dostał jakiś brief, przecież się nie zna na tym, to już w ogóle jest kompletnie pogubiony, czy to jest postęp, czy nie ma postępu, o co to chodzi. I w związku z tym rozmowę pewnie zamyka, mówi, no tak, rozumiem, no i co ma więcej powiedzieć. Więc gdybym był doradcą prezydenta Rzeczpospolitej, tak, w ogóle takiego, jak ja sobie wyobrażam, to bym powiedział, proszę pana, panie prezydencie, ja prowadzę do tego, żeby ta sprawa została zamknięta, żeby została zamknięta zgodnie z opinią Komisji Weneckiej i proszę się nie przejmować. To jest naprawdę kwestia krótkiego czasu. Ale to swoją drogą strasznie bolesne dla Andrzeja Dudy, prezydentury i dla w ogóle państwa polskiego, jeśli poważny człowiek taki jak pan czyni dystynkcję, jeśli miałbym doradzać nie Andrzejowi Dudzie, ale prezydentowi Rzeczpospolitej, przecinek, takiego jak sobie wyobrażam. Tak. To jest swoista recenzja tej prezydentury po prawie roku. Prezydent Duda się wielu Polakom podoba. Podoba się sposób, podoba się profil, sylwetka, jak mówi i tak dalej. Natomiast prezydent Duda jest niewątpliwie w konflikcie z konstytucją i prezydent Duda nie działa dzisiaj na rzecz reputacji Polski za granicą. Nie działa, co najważniejsze, na rzecz utrwalenia instytucji demokratycznych w Polsce. Czyli krótko mówiąc, chce pan powiedzieć, że prezydent Duda z kretesem oblewa egzamin z przedmiotów, które w Konstytucji są, jeśli chodzi o jego uprawnienia i obowiązki, zapisane jako najważniejsze. Miał pan tu zapewne wiele osób, które w sposób mniej bądź bardziej delikatny mówiły to, co ja powiedziałem. On dzisiaj nie wypełnia obowiązków konstytucyjnych. No, moim zdaniem trudno tego nie zauważyć. Trudno odmienną opinię wyrazić. Gdyby w Polsce była procedura, i zgadzam się z tym, że chciałbym, choć to jest nierealne, że Platforma chce wprowadzić procedurę impeachmentu, czyli opróżnienia stanowiska, to dzisiaj do czasu powołania tych trzech sędziów prezydent by jak najbardziej się nadawał do takiej procedury. Ale mamy Trybunał Stanu, a jeśli ktoś zostanie postawiony prezydent
jest postawiony przed Trybunałem Stanu, to zgodnie z naszą konstytucją przestaje pełnić urząd, jest zawieszony, pełni marszałek, więc mamy swój stan. Tak, to nawet nie wiedziałem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Nie ma za co. W ostatnich dniach parlamentarna pisowska większość postanowiła doprowadzić do końca dzieło mordowania Trybunału Konstytucyjnego. Czyniła to w stylu wybitnie chuligańskim, co nie dziwi o tyle, że tak lubi. Dziwi o tyle, że zachowywała się tak, jakby chciała sprowokować prezydenta Obamy, co jej się zresztą w dużym stopniu udało. O tym chuligańskim stylu więcej w dalszej części programu. Teraz tylko tytułem wstępu fragmenty wystąpienia słynnego już prokuratora Piotrowicza, posła Piotrowicza, który uzasadniał potrzebę przyjęcia tej ustawy. Trybunał Konstytucyjny to bastion, ja dodam, III Rzeczpospolitej. Pan prezes Trybunału Konstytucyjnego jest już od dłuższego czasu czołowym politykiem Platformy Obywatelskiej. Ależ ja już przywykłem do sloganów niepopartych rzeczową argumentacją. Dlatego mnie nie dziwi, państwo macie tylko na ustach kłamstwo, oszustwo. No tak jesteście zaprogramowani. A ja jestem osadzony w realiach. Dziś problemem Trybunału Konstytucyjnego jest prezes tego Trybunału. Jasne, wiadomo. Już za chwilę rozmowa z byłym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, profesorem Adamem Strzemboszem, ale wcześniej reakcje polityków opozycji na to, co w Sejmie wyczyniał PiS. Panie marszałku, z wielką troską, z wielką sympatią do pana osoby kieruję te słowa do pana. Co się panu porobiło? Chłopie, był pan w poprzedniej kadencji marszałkiem, który oprócz znajomości regulaminu demonstrował przede wszystkim kulturę osobistą. Dzisiaj pan się zachowuje na tej sali, jakby ta sala była pana własnością. I chichotem historii jest to, że rozmowa o Trybunale Konstytucyjnym odbywa się drugi raz, trzeci raz i czwarty raz pod osłoną nocy. Tak bardzo wstydzicie się i boicie obywateli, ale nawet noc tego nie przykryje. Polska ma dziś problem z PiS-em, a nie z Trybunałem. Leczyć trzeba PiS, a nie Trybunał Konstytucyjny. Nie ma czegoś takiego jak kryzys wokół Trybunału. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Jest wojna PiS-u z Trybunałem Konstytucyjnym. Moim gościem jest były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan profesor Adam Strzemboszczy. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry, panie redaktorze. Panie profesorze, szczyt NATO w poniekąd sposób naturalny przesłonił zeszłotygodniowe wydarzenie, czyli kolejny akt mordowania Trybunału Konstytucyjnego. Czy Trybunał jeszcze oddycha? To jest ostatnie tchnienie? Trybunał w tej wersji, w jakim ma funkcjonować na podstawie nowej ustawy, którą na pewno niedługo zatwierdzi Senat, jest Trybunałem właściwie skazanym na przegraną. Z tym, że będziemy mieli w moim pojęciu bardzo poważny konflikt na temat tego, na podstawie jakich to przepisów Trybunał będzie orzekał o zgodności z konstytucją tej ustawy, którą właśnie się opracowuje. Partie polityczne, na pewno inne podmioty zaskarżą tę ustawę do Trybunału, zaskarżą w okresie przed wejściem jej w życie. Trybunał będzie zatem, mimo że ona formalnie będzie obowiązywać, ale nie Trybunał, rozpoznawał jej zgodność z konstytucją. Przy czym PiS znowu powie, że Trybunał nie ma prawa, żeby rozpatrywać. Nie ma prawa na podstawie starych przepisów. To znaczy ciągle się odwołuje do tej aborcyjnej sytuacji, w której Trybunał ma o konstytucyjności ustawy rozpatrywać tę konstytucyjność na podstawie ustawy, która być może jest niekonstytucyjna. To jest taki paradoks, który tutaj ma miejsce, przy czym władza się o tyle poprawiła, że z braku vacatio legis przeszła na dwutygodniowy okres tego vacatio legis. To jest zupełnie humorystyczne przy tego rodzaju ustrojowych wakacjach. Znaczy to w tym momencie chodzi rzeczywiście... W ustawach powinna być to 6-miesięczny lub 3-miesięczny. Może rzeczywiście skojarzyło mi się z wakacją. Wakacja to 2 tygodnie, więc no, tak. Dla tych, którzy o tym myślą, to jest 4 tygodnie, no tak. Ale też było to by za mało. Panie profesorze, w najlepszym wypadku Trybunał jest sparaliżowany, a rząd uzurpuje sobie prawo, władza uzurpuje sobie prawo do decydowania
tego, co jest orzeczeniem, wyrokiem Trybunału, co nie jest, co publikujemy, co nie publikujemy. W praktyce oznacza to, jak rozumiem, że państwo prawa, trójpodział władzy, a nawet państwo prawa w Polsce jest fikcją. Tu w tej ustawie jest parę rzeczy rzeczywiście zupełnie ekstraordynaryjnych, jakby powiedział pan Zagłoba, takich no śmiesznych wprost, jak powiedzmy ustalanie w drodze ustawy, które wyroki są ważne, a które nieważne, bo nie wszystkie mają być publikowane według tej ustawy, mimo że i ten wcześniejszy z 9 marca i te po 10 marca wszystkie były rozpatrywane na podstawie tej samej ustawy. Drugi taki element no, humorystyczny to jest wybór prezesa Trybunału. Mówi się, że przy 10 obecności członków, 10 członków z 10 sędziów można, nie można, trzeba wybrać 3. Maksymalnie jest tych sędziów, jak wiemy, 15. No załóżmy najbardziej optymalną wersję, a mianowicie tych 15 sędziów wybiera. Jeden otrzymał 7 głosów. Drugi otrzymał 6 głosów. Trzeci sam się zgłosił i otrzymał 1 głos, który jest jego własnym głosem. I ten będzie niewątpliwie wybrany. 3 kandydatów, które by się miało przedstawić prezydentowi, może funkcjonować w bardzo licznym organie prawnym. Powiedzmy, jak w Sądzie Najwyższym jest blisko 100 sędziów, to jest do wyobrażenia wybranie 3 takich, z których każdy ma liczące się poparcie przynajmniej części kolegów. Natomiast przy 10 czy 15 to jest humorystyczne. Panie profesorze, ale pan mówi o elementach. Ale wiadomo, o co chodzi. Pan mówi o elementach humorystycznych, ale tak naprawdę z punktu widzenia powagi i zasad państwa prawa, to jest dramat. To jest tragedia. No, to jest dramat. Nie mówię o tej ustawie, o całej sytuacji. Oczywiście to jest dramat i ja myślę, że szkodliwość tej całej akcji przeciwko Trybunałowi jest nie tylko niezwykle wysoka, ale chyba nieuświadomiona przez tych, którzy tę akcję prowadzą. Dlaczego pan profesor sądzi, że nieuświadomiona? Nieuświadomiona, instygatorem wszystkiego jest doktor prawa. Ciągle jest ten optymizm, nic nam zrobić nie mogą. No, a nie, co? Bo nie mogą. Bo nie mogą. No tak, tylko że w sferze międzynarodowej, w stosunkach Polski z Unią Europejską, z różnymi innymi organami, będziemy ciągle postrzegani jako ten gorszy egzemplarz, ten członek Unii, który no, budzi poważne zastrzeżenia. Słyszał zatem pan, nie warto. Słyszał pan profesor, że prezes Kaczyński nawet w słowach Obamy usłyszał pochwałę dla. No tak. Dla siebie, dla władzy. Pan Kaczyński kiedyś powiedział, czarne jest białe, a białe jest czarne. No. Znaczy powiedział, nikt nam nie wmówi, że czarny. No właśnie. Jest czarny. Nikt nam nie wmówi, no on właśnie. A ostatnio nam powiedział to całkiem szczerze, że nasze rządy będą zaprzeczeniem rządów prawa. Szczerość no, godna podziwu. To mu się tak wypsnęło, jak to się mówi. Ale to nieraz tam gdzieś w podświadomości tkwi tego rodzaju przekonanie, skoro ono nagle się ukazuje wbrew woli autora. Panie profesorze, czy pan nie jest zdruzgotany tym, mówię, zwracam się do człowieka, który miał no, wielki wpływ na budowanie fundamentów państwa prawa w tej naszej III Rzeczpospolitej po 1989 roku, że w jakimś sensie najważniejsze dzieło pana życia legło w gruzach. Trybunał nie był moim ja mówię dziełem, generalnie o państwie prawa, bardzo o ważnym pewnym, elementem. O standardach. Panie redaktorze, mnie jeszcze bardziej niepokoi to, co będzie działo się z sądownictwem. A co polskim będzie się działo? Dlatego, że już zapowiada się nowy sposób dobierania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Podobno stracić mają swoje dotychczasowe funkcje wszyscy sędziowie, ale zachowują posłowie i senatorowie, przedstawiciel prezydenta, te osoby, które teraz zostały wskazane, będzie się wybierać nową Krajową Radę w tej części w sposób, no znamy możliwości manipulacji. Zgodna z prawem czystka w sądach a poza tym, no w 2 punktach łamie się konstytucję w tym projekcie, który już został zgłoszony,
w sposób zupełnie oczywisty. Po pierwsze, prezydent będzie wybierał spośród dwóch kandydatów, kiedy według ustawy prezydent powołuje. Ja w jednej z już pokazał, że jak nie chce, to nie powołuje. No tak, ale ja już przypominałem, jakie to ma konsekwencje dla pani premier. Pani premier wskazuje kandydatów na ministrów albo kandydatów do odwołania z Rady Ministrów i też ich się powołuje lub odwołuje. Czyli pan prezydent może nie powołać, może nie odwołać. Czy sobie pani premier z tego zdaje sprawę? Przecież to jest zasadniczy element zmiana jej władzy. Też. A panie profesorze, oczywiście. Pana zdaniem, jak panu podpowiada intuicja, a też może znajomość osobista z panem Kaczyńskim, gdzie to się wszystko skończy? Jak? Moja wyobraźnia, szczególnie w moim wieku, jest już bardzo słaba. Nie bardzo sobie wyobrażam, czym to się może skończyć, bo mam nadzieję, że nie skończy się systemem białoruskim. Myśmy niewątpliwie... Ale jak mówi pan, mam nadzieję, to znaczy, że pewności pan nie ma. Pewności nie mam. Wydaje mi się, że przecież na terenie Białorusi Łukaszenko, gdyby przeprowadził nawet absolutnie uczciwe wybory, uzyskałby przewagę. Nie ma przecież kontrkandydatów poważnych, czyli miałby za sobą większość, a Trybunału nie ma, czy ma, to jest zupełnie obojętne, bo nie jest to instytucja odgrywająca jakąkolwiek rolę. Sądownictwo ma podporządkowane, czyli właściwie no, maszerujemy w tym kierunku. I teraz, czy państwo o tego rodzaju obliczu w stosunku do innych państw prawdziwie demokratycznych, to znaczy z wszystkimi zabezpieczeniami dla mniejszości, dla poszanowania konstytucji, dla elementarnych praw uznanych we wszystkich krajach cywilizowanych, może funkcjonować normalnie, bo przecież to nie jest bez wpływu na dalsze losy tego kraju, który jest mi niezwykle bliski i ważny. Jest pan pesymistą? Jestem pesymistą. Nie wiem, jak to daleko może pójść. Oczywiście można by pomyśleć, że Obama, gdyby nie to, że przecież kończy swoją kadencję, wywarłby jakiś niezwykle silny wpływ na Jarosława Kaczyńskiego, grożąc powiedzmy tym, że jego wojska nie znajdą się w Polsce, dopóki Trybunał nie będzie funkcjonował normalnie. No, byłoby to zupełnie niezwykłym posunięciem. Niestety nie wiemy, kto będzie następcą prezydenta Obamy. No, mamy też kandydaturę pana Trumpa. Tak, czyli jest źle, a może być gorzej i tu, i tam. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz o stylu PiSu, który najlepiej był widoczny w czasie nocnych obrad komisji, choć i w dzień lepiej nie było. To będą dłuższe fragmenty wydarzeń rodem z cyrku, ale naprawdę warto to obejrzeć. Tak wyglądały bowiem w polskim parlamencie noc i dzień hańby. Straciliśmy już pół godziny na jałowe wypowiedzi, z których nic nie wynika. Panie pośle, z tego co wiem, to nie udzielonym panu głosu teraz. Dobrze, ale mamy określone, no w jakim trybie pan zwołał dzisiejsze posiedzenie, proszę powiedzieć. Panie pośle, w kółko mam odczytywać pismo pana marszałka Sejmu? Nie. Podjęliśmy uchwałę o tym, że będziemy pracować nad jednym projektem Prawa i Sprawiedliwości. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. No cóż, drodzy państwo, chcecie, żebyśmy siedzieli tu do rana, dlatego że widzę, że stosujecie obstrukcję. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Nie udzielam głosu. Krajowa Rada Sądownictwa nie wie, jaki projekt jest dzisiaj procedowany. Nie została w formalny sposób zawiadomiona. Panie przewodniczący, czy ja mogę kontynuować? Nie musisz. Proszę kontynuować, ja panu nie przerywam. Znamy pana zdanie, pan też chce to odpychać razem z nim. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Ale jest do kitu to napisane. Na dwóch stronach jest to. Pani blokuje, pani to najpierw odczytała, teraz omawia własnymi słowami. No ile można? Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki?
Panie pośle, ale ja nie dostałam odpowiedzi na swoje pytanie. No pan już przychodzi do głosowania, ja poproszę o odpowiedź. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Halo? Dziękuję. Słyszy nas pan? Proszę o wyniki. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Proszę opuścić mównicę. Będzie pan ukarany karą finansową, panie pośle. Pana obowiązkiem jest opuścić mównicę na moje wezwanie. Przywołuję pana do porządku. Proszę państwa o zajęcie miejsc i opanowanie emocji. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Nie ma możliwości teraz przeprowadzenia głosowania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu... Pierwsze czytanie. Pierwsze. W porządku. Kto będzie głosować? Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Tak wygląda parlamentaryzm w wersji PiS. Co robił w tym czasie prezes PiSu? Pan Kaczyński czytał biografię. Swoją. Najwyraźniej bardzo mu się podobała. Teraz słowa profesor Jadwigi Staniszki z wywiadu w poprzednim Newsweeku. Kaczyński, w którym tkwi potrzeba posiadania wroga, sztucznie narzuca społeczeństwu konflikt. Ale nadzieja, że konflikt zmieni społeczeństwo, jest z gruntu bolszewicka. Godność buduje się wokół tego, że człowiek jest gotowy zaryzykować w obronie wartości, a przede wszystkim bronić swojej wewnętrznej wolności. Kaczyński próbuje to niszczyć. Wydobywa z ludzi najgorsze cechy. Zmienia Polaków na gorsze. Już za chwilę o stylu i charakterze obecnej władzy profesor Zbigniew Mikołajko, ale wcześniej były marszałek Sejmu Marek Borowski o różnicach między tym Sejmem a Sejmami poprzednich kadencji. Ja jestem już takim matuzalemem parlamentarnym, bo od 25 lat jestem w Sejmie, a od 6 lat w tym, od 6 lat w Senacie. Bardzo w pewnym sensie mi żal nawet parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ oni, niektórzy z nich z całą pewnością nie akceptują tego stanu rzeczy. Są długoletnimi parlamentarzystami, wiedzą jak to powinno wyglądać, ale są poddani takiemu praniu mózgów i traktowani jako maszynka do głosowania. Ustawy są przyjmowane z jednego dnia na drugi w nocy. Eksperci są przeganiani albo niezapraszani, konstytucjonaliści lekceważeni, poprawki, nawet oczywiste poprawki, to obserwuję w Senacie, nawet oczywiste poprawki zgłaszane przez senatorów opozycji, przez biuro legislacyjne, czyli takie, które nie dotyczą meritum, tylko pokazują, że no, jest tu jakieś absurdalne sformułowanie, które będzie potem rodziło problemy. Czyli to jest nawet pomoc dla większości rządowej. Również są odrzucane, ponieważ jest nakaz polityczny, aby błyskawicznie tę ustawę przyjąć. No, czasami już dochodzi do sytuacji kuriozalnych, gdzie się przyjmuje ustawę mimo 10-15 uwag, powiedziałbym, porządkowych, które powinny być uwzględnione, po czym po miesiącu pojawia się ustawa nowelizacyjna, która właśnie te uwagi uwzględnia. Moim gościem jest profesor Zbigniew Mikołajko. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry. Panie profesorze, co pana zdaniem jest głównym rysem tej władzy i tego czasu? Oj, ja za dużo tego, za dużo zła, które się wylało, zła rozmaitego, to znaczy nieudacznictwo na przykład uderza, to znaczy nie, brak kompetencji. Ale z drugiej strony, gdyby to było a z drugiej strony nie, rodzaj, nieudacznictwo, ale to ludzie powiedziałbym, nie tak, że we wszystkim, nie, to źle zacząłem, we wszystkim jest jakiś rodzaj przemocy, prawda, bo jeśli narzucamy na siłę osobę niekompetentną, gdzieś tam wsadzamy ją, nieudacznika, no to stosujemy to, zawieszając reguły normalnego awansu, normalnej drogi, prawda? Reguły związane z doświadczeniem, przygotowaniem. Ale mieści się to absolutnie w kategoriach rewolucji. Mieści się to w kategoriach rewolucji, przemocy rewolucyjnej, która ma rozmaity charakter, symboliczny, prawny u nas. Nie jest jeszcze przemocą fizyczną, mam nadzieję. Jeszcze? A spodziewa się pan? Mam wrażenie, że w akcie jakiejś rozpaczy może, kiedy jednak
zacznie doznawać upadku, obecnie niemiłościwie panujący na Zniszczę. Znowu zapytam, spodziewa się pan? Tak, bo jednak wyczerpią dość błyskawicznie swoje siły, jak sądzę. A trwa taka dyskusja, panie profesorze, o tym, czy przewrotka, jeśli chodzi o poparcie, czy źródła tej przewrotki, jeśli chodzi o poparcie dla rządzącej partii, będzie leżała, mówiąc językiem marksistowskim, w bazie czy w nadbudowie, pana zdaniem? Czyli ludzie bardziej zirytują się portfelem czy smakiem? Ja myślę, że znowu będą to różne grupy, bo mamy taką skłonność do tego, co się nazywa w żargonie uczonych monocentryzmem, żeby widzieć, czy monokauzalizmem, widzieć jedną przyczynę rzeczy. A tutaj mam wrażenie, że będzie bunt wykształciuchów, dla których ważna jest nadbudowa, żeby użyć marksistowskich kategorii, no i bunt tych, którzy nie dostaną ciepłych bułeczek. Tak, Chyba, że dostaną. Ale może się też okazać, że te bułeczki są czerstwe i się łamie na ich zęby. Czy pan jest zdziwiony tym, że do rewolucji doszło? Albo kontrrewolucji, jak kto woli? Jestem raczej obolały od tego, a zdziwiony mało, bo to niebezpieczeństwo rysowało się od dawna na horyzoncie. Ono bierze się z nieprzetrawienia, czy też niewyjścia pewnych ogromnych, rozległych grup społecznych z doświadczenia komunizmu. Sugeruje pan, że to jest rewolucja homo sovieticus w t-shirtach z orłem w koronie na piersi? Tak, dokładnie tak. To jest dodanie do nieprzetrawionej właśnie rzeczywistości. Miliony ludzi w Polsce nie wyszły z różnych zresztą powodów z komunizmu. Jedne nie wyszły dlatego, że nie chciały, a inne dlatego, że im nie pozwolono, bo jednak ten liberalny system nie wszystkich wziął pod uwagę. Mhm. A panie profesorze, czy nie niepokoi pana, jak duży dar uwodzicielski ma to coś, co się w Polsce teraz dzieje? Nie, to nie, ja nie sądzę, żeby tak było. To znaczy przejazd krawiamy znaczenie, czy nadmiernie akcentujemy znaczenie Kaczyńskiego, charyzmy, tak, prawda, wybitności. Jest to człowiek o pewnym talencie, to znaczy jest to, przepraszam, człowiek, który doskonale potrafi odczytać pewne nastroje i je podnieść niejako z ulicy, prawda, nadać im kierunek i sens. Bierze to, co jest, i podkręca. Bierze to, jest tak. Panie profesorze, bo tak sobie pomyślałem parę dni temu. No i zresztą ludzie są miliony cwaniaków, prawda, którzy są ludzie skrzywdzeni także, prawda, zaniechani. On to wszystko starannie zmieszał w wielkim tyglu i zbudował to coś, co ja często nazywam za Peterem Schlotterdijkiem bankiem gniewu, i pokazał, na kogo należy się gniewać, jak się gniewać. I nawet pewne profity, pewne wypłaty. I na ten bank nie nałożono podatku. Tak. Panie profesorze, parę dni temu pomyślałem sobie, patrząc na te manipulacje z wystawą dotyczącą tego, tak, jak wchodziliśmy do NATO, pomyślałem sobie, że jeszcze przed sekundą myśleliśmy, że główna nasza troska dotyczy teraźniejszości i przyszłości, a tu widzę, że o przeszłość jeszcze trzeba będzie wielką batalię. Józef Wissarionowicz Stalin, ojciec narodów, mi się przypomina, i Wielka Encyklopedia Radziecka, której kolejne wydanie prezentowały coraz to różne wersje tej samej fotografii. Zresztą z historią w Związku Radzieckim było tak, że najpierw nie było jej po zwycięstwie rewolucji w podręcznikach szkolnych, a później w latach 30. Stalin uznał ją za najważniejszą dyscyplinę nauki. Panie profesorze, ale jeśli... Dlatego uznał, że można doskonale kierować ludzkim duchem. Jak wiadomo, to chyba w czasach stalinizmu w Związku Radzieckim stwierdzono, że najciężej jest, najtrudniej jest przewidzieć przeszłość. No to tak właśnie. Zresztą przeszłość jest tutaj jeszcze czymś szczególnym. Leciało mi w tej chwili z głowy nazwisko człowieka, który pokazał, jak putinowska Rosja, i nie tylko Putina, jak Rosja w ogóle XIX-XX wieku, źle zacząłem znowu, używa historii. Można powiedzieć tak, że to nie jest tak, że Putin na przykład modeluje siebie już to na Iwana Groźnego, już to na Piotra Wielkiego, reformatora,
ale odwrotnie, to Iwan Groźny czy Piotr Wielki są modelowani na Putina. Znakomita rzecz, mity rosyjskie się chyba to nazywa. A panie profesorze, czy pan jest zdziwiony próbą rewizji historii? Bo to jest tak fastrygowane, to jest tak, przepraszam, na chama robione, że wydaje się, że każdy, kto ma IQ powyżej 70, musi zgrzytać zębami. Tak, to oczywiście to wywołuje taki odruch, o jakim pan redaktor opowiada, ale pamiętam taką fraszkę, czy parodię Majewskiego, no, tak, parodię bigosu historycznego, prawda? W której to frasce Majewski pisał, mówił o całkowicie, no a było to jeszcze przed dobrą zmianą, o całkowitej przebudowie historii, tam zaczynając od Mieszka I, prawda, od zwycięstwa pod Grunwaldem, od chrztu Polski, od tych rzeczy, od Wiednia. No, to bracia Kaczyńscy zrobili wedle tej fraszki. No tak, kto inaczej myśli, będzie myślał, kochane, bo basy kończył chyba Majewski, tego wyjąc i tupiąc wyrzucimy z klasy. Czyli historia idzie wstecz od biskupina do biskupina. Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz, bo pan w dwóch wywiadach na to bardzo wyraźnie zwracał uwagę pewnie. Edek. Edek i ten rys, jak już mówię o tych rysach, klamra do tego, czego zacząłem, taki jakiś rys chamstwa i prostactwa, powiedziałbym, nie mimowolnego, ale narzucanego, zadowolonego z siebie, agresywnego. Tak, i takiego zarządzanego jeszcze. Bo, to nie jest szokujące? To jest szokujące. To jest mimowoli, czy to jest metoda? Wszystkie granice zostanie. To jest i metoda jednocześnie dowartościowania. To znaczy metoda dowartościowania, ale też uczynienie użytku z tego wszystkiego. Ale dowartościowania w sensie jesteśmy takimi chamami jak wy? Słucham? Jesteśmy takimi chamami jak wy? Tak. I wasz język jest uprawniony w związku z tym, tak? Możecie opisywać rzeczywistość przeklinając ją, żeby powiedzieć w skrócie, prawda? Stygmatyzując. Zabijając słowem swoich przeciwników, prawda? Zabijanie słowem to jest ta przemoc symboliczna. Czyli mówi pan, że to jest forma jako sugestia. Tak, tak. Te wszystkie chwyty dozwolone. Wszystkie, i brak wstydu absolutnie, prawda? To pojęcie wyparowało zupełnie. Gdzieś się zaczęło to za sprawą Lepera, ale Leper przy tym był Wersalem. To trzeba powiedzieć. Koniec Wersalu, ale tak naprawdę. Po 15 latach dowiedzieliśmy się, że był Wersalem na tle. Naprawdę był Wersalem i że w gruncie rzeczy na swój sposób został już niesymbolicznie zniszczony przez tamten ten nowy nadchodzący Wersal. Paradoksalnie okazało się, że Leper był przystawką nie tylko koalicyjną, ale był przystawką do głównego dania chamstwa i prostactwa. Tak, to dopiero nadchodziło. Ono gdzieś tam się, ono wypełzało, prawda? Partia X i Tymiński, Czarna Teczka, prawda? Tych mary ludzi poza wielkimi, z pewnych obszarów, które były zadowolone z klęski Mazowieckiego w pierwszych wyborach prezydenckich i z awansu Tymińskiego, prawda? Ale to się pojawiało, to pulsowało. Teraz nastąpiła eksplozja, ale to na pewno jeszcze będzie doskonale. To eksplozja niestety, tak jak eksplozja, obawiam się, wulkanu, prawda? Zawsze lawa się pojawia, pyły, które duszą, dym, ciężko jest oddychać, ale ostatecznie wulkan przestaje pracować, no i wszystko zaczyna. Zastanawiam się tylko, panie profesorze, czy metafora z wulkanem jest bardziej uzasadniona, czy z eksplozją w Szambie, ale to już zostawiamy naszym widzom. Profesor Zbigniew. Jedno i drugie da się jakoś pogodzić. To prawda. Tak, panie profesorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Zbigniew Mikołajko był moim gościem. Dziękuję pięknie. Państwo prawa niszczone, reforma oświaty odwracana, populizm triumfuje. Jednym słowem, cała naprzód, albo jak kto woli, cała wstecz i jazda do PRL-u. O tych działaniach obecnej władzy i jedynego człowieka, który ma w niej realne znaczenie, piszemy w najnowszym Newsweeku.
Przypomnijmy tylko, pod koniec marca, tuż przed Wielkanocą, prezes Kaczyński apelował do wszystkich polityków o umiar przed szczytem NATO i wizytą papieża. To już wiemy, jak wygląda umiar, co będzie potem. Mam wrażenie, że w tym roku prawdziwe igrzyska zaczną się po Rio. Dziękuję Państwu, do widzenia.